Projekt prezydenta w zamrażarce. Skupiamy się na obronie gospodarki. Projekt prezydenta w sprawie aborcji. Elżbieta Witek. Myślę, że Sejm go rozpatrzy. Od niemal dwóch lat Polska mierzy się z pandemią, więc w związku z tym praca parlamentu i rządu dotyczy przede wszystkim tego, aby obronić gospodarkę i rodziny, mówiła we wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek w dogrywce, gościa wydarzeń na interi.pl. Odpowiedziała w ten sposób na pytanie, dlaczego Izba Niższa nie zajmuje się prezydenckim projektem w sprawie aborcji. W jej ocenie, posłowie zajmą się ustawą w przyszłości. Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał marszałek Sejmu o projekt prezydenckiej ustawy, która tkwi w parlamentarnej zamrażarce. Chodzi o propozycję dopuszczenia legalnej aborcji w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych płodu. Andrzej Duda zaproponował tę zmianę przepisów ponad rok temu, niedługo po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, w wyniku którego przez Polskę przetoczyła się fala protestów. Myślę, że ten projekt będzie rozpatrywany, odpowiedziała Elżbieta Witek. Przypominała jednak, że od prawie dwóch lat kraj mierzy się z pandemią. Więc w związku z tym praca parlamentu i rządu dotyczy przede wszystkim tego, aby obronić gospodarkę i rodziny przed jej skutkami. Zapytana, czy nie warto zlikwidować możliwości zamrażania projektów, stwierdziła, że niektórzy posłowie piszą ustawy, one stają się nieaktualne, ale nie chcą ich wycofywać. Często się zdarza. Posłowie mogą to potwierdzić, że na Prezydium Sejmu chcę wnieść 5-6 ustaw opozycji, ale mam uwagi biura analiz Sejmowych, że brakuje na przykład uzasadnienia czy skutków finansowych. Odsyłamy je z prośbą do wnioskodawców o uzupełnienie, ale projekty nie wracają. Wówczas nie możemy ich procedować, wyjaśniła Witek. Jak zapewniła, do uzupełnienia odsyłała również projekty wnoszone przez polityków PIS. Witek, rozmawiałam w cztery oczy z czarzastym Bogdan Rymanowski, pytał też o wniosek Konfederacji w sprawie odwołania lidera lewicy Włodzimierza czarzastego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Elżbieta Witek przypominała wtedy, że nie ma terminu, kiedy Izba Niższa może zająć się takim wnioskiem. Można to zrobić od razu albo później, albo wcale, wyliczała. Marszałek Sejmu dodała, Iż posłowie wkrótce zajmą się ważniejszymi sprawami, wśród nich jest ten projekt zgłoszony przez Andrzeja Dudę dotyczący sędziów w pokoju. Wszyscy wicemarszałkowie zostali wytypowani przez kluby i przez nie zarekomendowani. Czasami przyglądam się, jak moi koledzy prowadzą obrady Sejmu i mam zastrzeżenia. Staram się rozmawiać z nimi w cztery oczy. Rozmawiałam też z Włodzimierzem Czarzastym, powiedziała. Marszałek Sejmu, Czarzasty nie powinien tak się zachowywać podczas debaty. Witek skomentowała także zachowanie wicemarszałka z lewicy, gdy w Sejmie pod koniec października przemawiał Krzysztof Kasprzak, przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, który zgłosił pomysł zakazu zgromadzeń osób LGBT. Polityk wywieźlił wtedy tęczową flagę, a także powiedział, że wystąpienie Kasprzaka było najbardziej obrzydliwym, jakie wysłuchał w Izbie Niższej Parlamentu. Takiego zachowania wicemarszałka nie powinno być. Do Sejmu przychodzą obywatele, osoby, które nie są mówcami, więc występ na mównicy może być dla nich trudny. Większe pretensje mam jednak do posłów w opozycji, którzy podczas tej debaty red, odwrócili się tyłem do obywateli. Jeśli opozycja mówi o społeczeństwie obywatelskim, to którzy obywatele są ważniejsi? Pytała Witek. Jak wyjaśniła, parlamentarzyści mogą nie zgadzać się z danym projektem, ale przychodzi obywatel i dajemy mu szansę. Chyba że będzie zachowywać się w sposób urągający, wyjaśniła marszałek Sejmu. Elżbieta Witek przekazała również, że sprawa uchylenia immunitetu szefanik Mariana Banasia będzie procedowała, gdy swoje prace zakończy Sejmowa komisja. Przypominała, że jej członkowie zapoznają się z aktami, co może zająć kilka miesięcy.